Mamy do rozwiązania takie równanie kwadratowe w zbiorze liczb zespolonych, a rozwiązanie mamy zapisać w postaci kanonicznej. Zauważmy, że to równanie, jego lewą stronę, możemy odrobinę przekształcić. A mianowicie, początek przepiszę z kwadrat plus 2iz, natomiast zamiast minus 1 zapiszę i do kwadratu. Oczywiście i do kwadratu to jest minus 1. Jednostka urojona podnoszona do kwadratu daje nam minus 1. Teraz jak przyjrzymy się uważnie tej lewej stronie, możemy zauważyć, że daje się skorzystać tutaj ze wzoru skróconego mnożenia. Z plus i całość do kwadratu. Korzystamy ze wzoru na kwadrat sumy. Spójrzmy. Pierwsze do kwadratu, z kwadrat. Zgadza się. Podwojony iloczyn pierwszego przez drugie, czyli 2 razy z razy i, to jest dokładnie 2iz. Na koniec drugie do kwadratu, czyli i do kwadratu. Kiedy kwadrat jakiegoś wyrażenia będzie zerem? No, wtedy, kiedy samo to wyrażenie będzie równe 0. Zatem otrzymujemy z równe minus i. I to jest odpowiedź u nas. Z równe minus i. Nasze równanie kwadratowe ma dokładnie jeden pierwiastek, czyli inaczej dwa takie same pierwiastki, to bądź jeden podwójny, tu do kwadratu jest to podnoszone, z równy minus i.